Towarzysze, więc ten film jest odpowiedzią na apel towarzysza Rafała, bym zareklamował nową inicjatywę Ochotnicze Brygady Samopomocowe. Więc może zdejmę tą maseczkę, gdyż troszkę trudno w niej się mówi. Gogle też zdejmę. No dobrze, więc tutaj pojawiła się nowa inicjatywa, która już została zareklamowana zarówno przez towarzysza Rafała na naszym kanale, jak i przez towarzysza Filipa Komunistę, no i w końcu tutaj towarzysza Radio Anarchia, więc no ja tutaj chciałbym powiedzieć kilka słów od siebie. Więc najpierw chciałbym tutaj ogólnie powiedzieć pewne rzeczy, które dzieją się na światowym YouTubie, gdyż no, niezależnie od siebie różne środowiska w różnych miejscach dochodzą do pewnego takiego przekonania, że trzeba wziąć się do roboty, trzeba działać, trzeba tutaj, gdyż żyjemy w ważnych historycznych czasach. Więc zacznę może od dwóch anglojęzycznych kanałów. Z jednej strony mamy kanał na YouTubie Non Compete, kanał prowadzony przez Amerykanina, niejakiego Emeryka Johnsona, który to Amerykanin mieszka w tej chwili w Wietnamie. Więc ogólnie polecam tutaj przemyślenia, tutaj relacje, jak w tym Wietnamie sobie poradzono z koronawirusem. W Wietnamie, gdzie służba, gdzie wizyta u lekarza kosztuje 4 dolary, w odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych, gdzie te wizyty u lekarza kosztują dolarów setki. I w Wietnamie sobie poradzili z koronawirusem, tam już tego koronawirusa nie ma, więc jestem tutaj pod wielkim, no na naszym kanale wielokrotnie żeśmy mówili o sukcesach Chin, o pomocy Kuby dla świata, warto jeszcze podkreślić tutaj wpływ Wietnamu. No ale dobra, no co powiedział ten Amerykan, ten Emeryk Johnson cały? Więc on w związku z faktem tutaj, że amerykańska służba zdrowia jest, ma charakter prywatny i wielu właśnie Amerykanów no, jest tutaj, stoi przed alternatywą albo umrzeć, albo zapłacić 35 tysięcy dolarów, to on wezwał do strajku generalnego. Sam dokładnie nie wie, jak ten strajk generalny miałby wyglądać, bo do tej pory strajk generalny kojarzył się z jakąś taką akcją masową, w tym sensie, że robotnicy pracujący w jednym zakładzie pracy, będący razem, przerywają pracę i jest tutaj ten charakter masowy. No, ze względu tutaj na pandemię koronawirusa trudno zebrać się do kupy, no ale on tutaj proponuje, wzywa do strajku generalnego właśnie poprzez internet, żeby różni ludzie równocześnie właśnie najpierw właśnie propagować tą ideę strajku generalnego, a następnie jak już wystarczająco ludzi będzie tutaj się zbierze do kupy, no to coś razem zrobić. On sam dokładnie nie wie co, ale to co jakby jest, on jest przede wszystkim przekonany, że coś wreszcie trzeba robić. On się określa politycznie jako anarcho-komunista. Więc inny anarcho-komunista, Kanadyjczyk, niejaki Aaron, prowadzący kanał Re-Education, no to on też mówi, że coś trzeba robić, też właśnie w tej sytuacji epidemii koronawirusa. On z kolei wzywa, namawia tutaj wszystkich do tego, żeby wykorzystać ten okres kwarantanny do tego, żeby nawiązywać bliższe kontakty z sąsiadami przez płot, zachowując tutaj bezpieczny dystans półtora metra, ale żeby no właśnie rozmawiać z sąsiadami, gdyż no wkrótce tutaj wszyscy sąsiedzi mogą mieć wspólny interes, na przykład no wszyscy, którzy teraz zostali w domu i nie pracują, za jakiś czas będą wszyscy musieli zapłacić czynsz, a tych pieniędzy na czynsz może brakować i łatwiej jest negocjować z jakimś tam kamienicznikiem, kiedy grono ludzi, grono sąsiadów razem solidarnie powie na przykład: my tego czynszu nie płacimy, czy my tego czynszu nie płacimy w pełnej
wielkości. Dlaczego ja o tym mówię? No mówię tutaj, że niezależnie od siebie, w tym samym, tego właściwie tego samego dnia, trzy różne miejsca, a pewnie takich inicjatyw na świecie jest jeszcze więcej, no wszyscy jakoś ludzie działający w internecie uznali, że nadszedł czas działania, nadszedł czas, żeby coś robić realnego na ulicy. Taką także inicjatywą są ochotnicze brygady samopomocowe, które są jakoś takim przedłużeniem działającej od jakiegoś czasu frontu antykapitalistycznego. Więc no tak jak to jest przedstawione przez... Aha, no jakby dla mnie to, że powstają różne inicjatywy, właśnie takie oddolne, których celem wszystkich tych inicjatyw jest to, żeby ludzie pracy, ludzie biedni, ludzie właśnie zagrożeni zarówno śmiercią w wyniku epidemii, jak i późniejszymi tutaj no, konsekwencjami ekonomicznymi kryzysu kapitalistycznego, no to, że należy się łączyć, należy się współpracować, bo w kupie łatwiej przetrwać. No wszystko to świadczy o pewnym kryzysie ruchu robotniczego, tego, że po prostu no, to powinno być zadanie po prostu partii. No, partii czy związku zawodowego, który w tym momencie właśnie takiego kryzysowego przejmuje inicjatywę i mówi ludziom, co należy robić. No niestety takiej partii nie ma, przynajmniej takiej partii nie ma w Polsce, takiej organizacji nie ma, więc ludzie sami muszą tą organizację szukać, tą organizację tworzyć. Więc jest inicjatywa ochotniczych brygad samopomocowych, które to przedstawione tutaj przez towarzysza Rafała i towarzysza Radio Anarchia, no to póki co zajmują się dwoma tutaj rzeczami. No, z jednej strony właśnie Radio Anarchia wzywa do tego, żeby no, jakieś nadwyżki jedzenia przekazywać ludziom bezdomnym, a więc no właśnie no bezdomni ci, którzy tutaj no najbardziej w tym momencie poszkodowani przez system, którzy są zawsze najbardziej poszkodowani przez system, ale tutaj w ramach walki z epidemią wypieprza się tych bezdomnych gdzieś tam z ich tradycyjnych noclegowni, także oni teraz zostali tutaj, no chodzą po ulicach po prostu głodni, więc on ich tam stara się dokarmiać. No inicjatywa oczywiście tutaj szczytna. Z drugiej strony mamy tutaj właśnie towarzysza Rafała, który proponuje akcję, która to by akcja była no, takim odpowiednikiem komunistycznym, odpowiednikiem tego, co właściwie popularyzują media. Mówią właśnie tutaj harcerze, czy jacyś ludzie właśnie młodzi, myślcie o swoich sąsiadach, myślcie o swoich bliskich, pomóżcie im w robieniu zakupów. Więc są to takie różne inicjatywy. Każda z tych inicjatyw jest słuszna, każdą z tych inicjatyw należy oczywiście kontynuować, ale ja chciałbym tutaj dodać swoje trzy grosze, jaką jeszcze inicjatywę mogłaby wykonywać właśnie te nasze ochotnicze brygady samopomocowe. Więc ja kieruję się tutaj no jakby przeświadczeniem, że władza celowo tutaj postanowiła rozegrać ten kryzys w ten sposób, że te działania widoczne, właśnie takie widoczne, które można wykorzystać propagandowo, to władza zachowała dla siebie, a te działania niewidoczne, jak na przykład pomaganie starym ludziom w robieniu zakupów, no to zostawić właśnie jakimś wolontariuszom. I tak tego nikt nie widzi, i tak tego propagandowo nie da się sprzedać. Więc z tego punktu widzenia ja raczej bym zaproponował akcję, która ma charakter widoczny. I to widoczny całkowicie. W dodatku akcję mającą charakter także pożyteczne. Więc mój tutaj strój jest nieprzypadkowy, on się wiąże z tą akcją, którą chciałbym zaproponować. Mianowicie, no, dla ludzi, którzy interesują się epidemią, a przede wszystkim tym, jak z tą epidemią walczyć skutecznie, powinniśmy się tutaj inspirować przykładem chińskim, to tym, co robili Chińczycy w mieście Wuhan. Mianowicie Chińczycy w mieście Wuhan zamknęli oczywiście obywateli w swoich mieszkaniach, a następnie szły takie brygady przez miasto,
które to miasto odkażały. I ja uważam, że to takim, czymś takim także mogłyby się zająć ochotnicze brygady samopomocowe, a więc odkażaniem miasta. Więc żeby odkażać miasto, najlepszy byłby oczywiście taki biały kombinezon, ale jeśli takiego białego kombinezonu nie macie, to może być także taka właśnie kurtka przeciwdeszczowa, którą oczywiście bardzo łatwo jest umyć. Więc wystarczy tutaj dla spraw bezpieczeństwa, potrzebne są kalosze, właśnie taki kombinezon, ewentualnie jakieś takie ciuchy przeciwdeszczowe. Do tego maska, którą już tutaj zaprezentowałem, która chroni usta i nos. No i oczywiście jakieś gogle, najlepiej takie większe, no nie te takie pływackie, które chronią oczy, gdyż wirus dostaje się także przez śluzówkę. Więc kiedy jesteście tak uzbrojeni właśnie i macie ten kaptur i ten, to można tutaj stworzyć taką czteroosobową brygadę, która to by sobie szła przez miasto. Więc pierwszy tutaj byłby, więc kluczowy jest tutaj no, działalność jakby samodzielna i samodzielnie tworzyć ten roztwór, który by odkażał miasto. Więc są różne mieszanki, tutaj wzory są na internecie. No, w skrócie to się składa z czterech produktów. Czterech produktów, z których to prawie każdy produkt jest powszechnie dostępny. Więc z jednej strony mamy ocet. Ocet, który był dostępny w PRL-u, więc ocet jest to coś taniego, więc jest ocet, jest wódka, ewentualnie jakiś mocniejszy alkohol. U Polaków tego sporo można znaleźć. Więc mamy ocet, mamy wódkę, najlepiej także jakiś detergent, jakiś tam jakiś płyn do mycia naczyń, najlepiej żeby ładnie pachniał. No, no i to wszystko jak w odpowiednich proporcjach wlać do wiadra, a następnie zalać wodą, wymieszać i już mamy dobry środek, który zwalcza wirusy. Więc z tego wiadra można to przelać do takiego baniaka, który posiadają różni tam sadownicy, właśnie tutaj na plecach nosić taki baniak z taką wodą, no i idzie na przodzie człowiek, który psika, tak jak właśnie sadownik tutaj psika te swoje drzewka, tak tutaj człowiek idzie i psika ulicę. Za nim idzie drugi człowiek, który poprawia mopem. Który tam właśnie poprawia mopem. Obok nich idzie jakiś gościu z jakimś takim mniejszym sprzętem. O, nie mogę w tej chwili zademonstrować. Miałem tu gdzieś, ale dobra. Z takim mniejszym sprzętem. O, z czymś takim właśnie chodzi. I po prostu psika różne klamki, psika tam jakieś inne sprzęty, wszystko to, czego ludzie mogą dotykać, a więc klamki, poręcze, ewentualnie szyby, chodzi o to, żeby psiknąć, wytrzeć szmatką i po sprawie. No i w końcu czwarta osoba, która jakby tą brygadą rządzi, idzie troszkę z tyłu, rozmawia z ludźmi, no i przede wszystkim klei taką wlepkę, mówiąc, że ta ulica została tutaj wyczyszczona przez wirusy, przez ochotnicze brygady samopomocowe. Więc chodzi o to, żeby ta akcja była widoczna, żebyście tam, gdzie mieszkacie, na waszym osiedlu, w waszej bezpośredniej okolicy, codziennie o godzinie, mniej więcej o tej samej godzinie, robili sobie taki obchód. No i po prostu no, zacznijcie od swojej najbliższej okolicy, najlepiej od swojej własnej klatki. No po prostu no, poza wydźwiękiem propagandowym, no to oczywiście no, pomagacie sami sobie. No, regularne tutaj odkażanie jakichś tam klamek, wejścia do klatki i tak dalej, no, zmniejsza szansę tutaj, że ten wirus będzie się rozpowszechniał w waszej najbliższej okolicy. No i następnie chodzi o to, żeby wokół tych akcji tworzyć cały ruch społeczny. Ruch społeczny potrzebny przede wszystkim po to, żeby ta inicjatywa gromadziła ludzi i żeby ta inicjatywa gromadziła potrzebny nam sprzęt. Więc w tym momencie należy zawiesić wszystkie jakieś takie no, uprzedzenia
polityczne, ideologiczne. Ja bym osobiście na waszym miejscu poszedł do najbliższego klechy, właśnie, i powiedział mu: słuchaj, Klecho, wiem, że w tej chwili nie masz za wielkiego ruchu w interesie, ale i tak do twojego kościoła przychodzi 5 osób, no. Więc my ci proponujemy, że będziemy odkażać tutaj drzwi i kilka innych miejsc z tych, gdzie tam ludzie przychodzą, żeby zdezynfekować, żeby nie było tych wirusów. Więc chodzi o to, żeby ten Klecha się zgodził, a więc już w takim miejscu publicznym możemy tutaj pokazywać, że my ten kościół czyścimy. No a następnie zaapelować do tego Klechy, żeby on z kolei na mszy poprosił wiernych o to, żeby gromadzili wódkę, gromadzili ocet, gromadzili te płyny do mycia naczyń i nam przekazywali po prostu. To jest ważne, towarzysze, żeby przekazywać sprzęt, a nie przekazywać pieniądze, bo tam, gdzie są pieniądze, tam są machlojki, tam zaraz ktoś was oskarży o to, że wy macie nieczyste intencje, więc nie brać kasy, tylko brać sprzęt. Więc z jednej strony te rzeczy do dezynfekcji, z drugiej strony, no oczywiście, no sprzęt taki właśnie kombinezony. Najważniejsze są te kombinezony, bo one jednak dobrze działają, ten kolor biały. Więc kombinezony, maseczki, tutaj te gogle, rękawiczki, zapomniałem o rękawiczkach. No i oczywiście ten sprzęt do rozpylania. Więc szybko rozpropagować taką akcję w waszej najbliższej okolicy, że po prostu wy jesteście tutaj ochotnikami, którzy chcą walczyć z wirusem, żeby propagować to hasło, no państwo tym sobie nie radzi. Państwo zostawiło nas tutaj na pastwę losu. Politycy w tym momencie zajmują się pierdołami, dyskutują o tym, czy będzie tutaj wybory, czy nie będzie wyborów, a nas nie interesuje to, czy będą wybory, zwłaszcza, że w tych wyborach i tak nie ma kandydata, na którego moglibyśmy głosować. Nas interesuje to, żeby walczyć z wirusem, żeby nikt tutaj z naszych bezpośrednich sąsiadów się tym wirusem nie zakaził. No, więc zarówno ja tutaj pogardzam partią rządzącą, która brnie tutaj prze do tych wyborów, żeby utrzymać się przy korycie, jak i pogardzam opozycją, zwłaszcza panią Kidawą-Błońską, która wprost mówi: konstytucja jest ważniejsza niż ludzie, czyli ludzie, którzy tam właśnie mogą się zarazić koronawirusem, ona ma to w dupie, dla niej najważniejsza jest konstytucja. Więc właśnie w tej sytuacji, kiedy widzicie, że nie możecie liczyć na państwo, bo państwo głównie zajmuje się tym, żeby pomagać burżujom, no to zwykły obywatel, jeśli chce, żeby jego najbliższe otoczenie było odkażone od wirusów, no to musi wziąć sprawy we własne ręce i w ten sposób można tworzyć właśnie te ochotnicze brygady samopomocowe. W każdym razie, no ja byłbym zwolennikiem tego, żeby dezynfekować miejsca, powszechnie dostępne miejsce, w których gromadzą się ludzie biedni. Więc o ile w kościoły, gdzie wstęp jest teoretycznie bezpłatny, no to można dezynfekować, nigdy pod żadnym pozorem nie dezynfekujemy miejsc, gdzie się robi kasę, a więc różnych sklepów, różnych kawiarni i tak dalej, niech oni sobie sami to robią. No więc dobrze, więc ta akcja ma gigantyczny tutaj potencjał propagandowy, więc chodzi o to, żeby po prostu, no, w odróżnieniu od innych sił politycznych, które to swoją działalność polityczną widzą w ten sposób tradycyjny, że o, trzeba się angażować w kampanię wyborczą Roberta Biedronia, no to nie, no, czasy się zmieniły, kampanii wyborczej nie ma i nie będzie, na pewno nie będzie kampanii wyborczej w tych wyborach w maju 2020, więc najbliższa kampania wyborcza będzie nie wiadomo kiedy, a czas działania przyszedł teraz. Sądzę, że wielu ludzi, zwłaszcza tych, którzy w tej chwili nie wiedzą, co ze sobą zrobić i się nudzą na kwarantannie, ma potrzebę zrobienia czegoś pożytecznego i takie ochotnicze brygady samopomocowe są tutaj dobrym rozwiązaniem. Więc mimo naszego całego krytycyzmu do różnych miejscowych elit, warto się z tymi miejscowymi elitami dogadać, żeby nas tutaj kryły, w sensie, żebyśmy, no, weszli, mimo że nikt nas teoretycznie nie upoważnił, no to jednak tak, takim precedensem możemy jakoś w tą przestrzeń publiczną się wbić. A
więc tutaj z księdzem dobrze żyć, tutaj z kimś innym i po prostu rozwijać tę naszą działalność tych ochotniczych brygad samopomocowych, werbować młodych, gromadzić sprzęt i po prostu walczyć z wirusem. Więc to jest zadanie na dziś, gdyż dzisiaj najważniejszym tutaj zadaniem jest oczywiście walka z epidemią. Chciałem tutaj kontynuować swoje przemyślenia na temat ochotniczych brygad samopomocowych, ale już ten film trwa 20 minut, gdyż no mamy tutaj drugą jakby część, no co zrobić z ludźmi, kiedy rozpocznie się kryzys ekonomiczny, kiedy wirus zniknie, a pojawi się właśnie wirus burżuazji. No ale to już może temat na następny film. No w każdym razie, no to potraktujcie te moje słowa jako radę dobrego wujka z Francji. No i uważam, że jest to bardzo dobry pomysł. I nie zapomnijcie o tym, gdybyście się w to angażowali, żeby, no, najważniejsza jest tutaj propaganda, no. Jak zaczniecie, nawet jak będzie was dwóch i coś tam, i nawet jakbyście mieli tutaj wysprzątać tylko jedną ulicę, to najważniejsze jest jak najszybciej nagrać ten film. Nie bójcie się, i tak waszych twarzy nie widać, jesteście całkowicie anonimowi, jak pracownicy tutaj jakiegoś oczyszczania, i po prostu wrzucamy w to internet, robimy ostrą propagandę, żeby wiedzieli, że mamy tutaj właśnie pasożytów na wiejskiej, którzy nic nie robią, i mamy młodych właśnie ludzi, którzy walczą z wirusem, tak żeby w świat poszło, żeby w internecie żyło, że jest nowa inicjatywa ochotnicze brygady samopomocowe, które walczą z tym wirusem, które zamierzają zniszczyć tego wirusa, jak tego wirusa zniszczyli Chińczycy w mieście Wuhan. Pozdrowienia, towarzysze.